Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną sałatkę z tuńczykiem. Do przygotowania będziemy potrzebowali 1 puszkę tuńczyka duże kawałki, 1 puszkę kukurydzy 400-gramową, 3 łyżki majonezu, 1 ogórek sałatkowy, 1 jabłko, 1 por, 3 jajka ugotowane na twardo, 2 łyżki usiekanej natki pietruszki, sól, pieprz do smaku. Do salaterki przekładam odsączonego tuńczyka i go rozdrabniam. I dodaję odsączoną kukurydzę. Białą część pora przekrawam wzdłuż na pół i kroję w cienkie półplasterki. Dokładnie umytego ogórka razem ze skórką kroję w kostkę. Umyte jabłko przekrawam na pół, usuwam gniazda nasienne i razem ze skórką kroję w kostkę. Ugotowane na twardo jajka kroję na mniejsze kawałki. Do sałatki dodaję natkę pietruszki, doprawiam solą i pieprzem, dodaję majonez i całość dokładnie mieszam. Po wymieszaniu sprawdzam smak, jeżeli trzeba, to doprawiam. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego.